Siemanko, z tej strony Citrox i witam was bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku Trials Fusion na moim kanale. I wracamy do tej gry po dosyć długiej przerwie. Ostatni materiał nagrałem już 6, właściwie wrzuciłem wam na kanał 6 maja i pod tamtym odcinkiem było ponad 5500 łapek w górę. W ogóle szok, naprawdę, jak dzisiaj wszedłem pod ten odcinek, zobaczycie ile tam komentarzy, ile łapek i ile wyświetleń, to naprawdę byłem w takim szoku, że aż sam się zastanawiałem, dlaczego tak długo tej gry nie nagrywałem. Chyba przez to, że pojawia się tutaj coraz mniej map, gracze coraz mniej chętnie w tą grę grają i dlatego też właśnie te odcinki tak rzadko się pojawiają. Myślę, że to nie będzie powód na zbyt długo, bo no tak jak mówię, nie będzie już niedługo na jakich mapach tutaj grać, ale jeżeli odcinek wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzach, czy chcecie widzieć więcej odcinków z tej serii. Z tej serii właściwie, ciężko nazwać to serią, z tej gry. Jeżeli tak, to oczywiście coś takiego będziemy mogli tutaj nagrać. Okej, ja na ten odcinek przygotowałem, moi drodzy, kilka mapek. Ja tutaj sobie troszeczkę przed nagraniem poszukałem, poszperałem, wybrałem chyba te najciekawsze i zacznijmy sobie od pierwszej z nich. Są tutaj dwa poziomy trudności. Najpierw zagramy sobie na mapach o średnim poziomie trudności, a potem przejdziemy na mapy łatwe, ale myślę, że też całkiem ciekawe. W tej mapie naszym zadaniem jest pokonanie całego dystansu na jednym kole. Jeżeli nasz motocykl będzie jechał na dwóch kołach, to niestety stanie się coś takiego i nie uda nam się przejść tej mapy. Zobaczymy, jak mi będzie szło. Mam nadzieję, że jakoś dam radę. Ja tutaj sobie przed nagraniem nie grałem za dużo, tylko mniej więcej ogarniałem, jak te mapy wyglądają, żeby sobie za bardzo nie psuć tutaj rozgrywki. No i zobaczymy, jak to będzie. Ja nie będę tutaj zaczynał wszystkiego od nowa, bo myślę, że nie ma to najmniejszego sensu. W ogóle patrzcie, jak on... Czekajcie, nie wiem, czy mi się uda wam to pokazać. Patrzcie, jak on teraz tak śmiesznie... What the fuck, wylatuje z samą kierownicą. Nieważne, nieważne. Niestety, dobra. Muszę trochę wolniej chyba, okej. Okay. Na trawie mogę jechać normalnie. Dopiero problem zaczyna się, gdy wjeżdżamy na różnego rodzaju przeszkody, bo tu jak już, jak będziemy jechać na dwóch kołach, to tak jak mówię, niestety nie damy rady tego przejść. Okej, okay, jest dobrze, pięknie, proszę państwa, jeszcze tutaj z obrotem. Mamy minutę i 3 sekundy, tutaj wiecie co, nie gram za bardzo, nie lecę za bardzo na czas, bo nie jest to dla mnie jakoś specjalnie istotne. Zależy mi po prostu tylko, żeby przejść tą mapę. Nie mam pojęcia, jak ona jest długa, także zobaczymy. Tutaj widzę jakaś kurde motorówka, nie wiadomo co. Okej, czekajcie. A, what the fuck, jakoś śmiesznie się przewraca, szok. Spróbujmy zrobić jeszcze coś takiego. Aj, słabo to wyszło. To zazwyczaj sprawdza się przy jakichś większych mapach, gdy jedzie się z jakichś większych wysokości. Dobra. Aj, kurde, tutaj strasznie trudno teraz. Okej, aj, fuck. Już byłem strasznie blisko. Okej, jestem, nie ma mnie, fuck. Aż padł do wody, no tak blisko. Okej, okay, jest! Zajdź. O, fuck, man. Myślałem, że nam zaliczy checkpoint, ale niestety, no. Musimy dojechać tam w jednym kawałku. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra. Moi drodzy, siedzę już tutaj 2 minuty. Czas najwyższy stąd zwijać. Okej, okay, super, udało się. Pięknie, kolejny checkpoint mamy. No i co tym razem? Dobra, ile do końca? Jestem bardzo ciekaw, ile się tam zostało tej mapy do końca. Nie jest takie proste, jak mogłoby wam się wydawać, wiecie. Ja zazwyczaj właśnie też oglądając inne osoby grające w tego typu gry, zastanawiam się, kurde, jak oni mogą tak lamić, a jak przyjdzie co do czego, to to naprawdę nie jest takie proste. Jest, mamy, koniec. Koniec, moi drodzy, pierwszej mapy, ja tutaj już szukam kolejnej i zaraz zobaczymy, co tym razem tutaj dla was wybrałem. Nie, no nie wierzę, moi drodzy, chciałem znaleźć kolejną mapę, patrzę, brak połączenia z Ubisoftem, no po prostu super. Okej, udało mi się na szczęście połączyć. Mamy już kolejną mapę. Zobaczymy, co tym razem to będzie. Nie pamiętam, nie pamiętam, co tutaj dla was wybierałem. Bierze practice, what the fuck, nie? Nie wiem, nie mam pojęcia, co to. Aha, to jest to, dobra, już wiem. Słuchajcie, naszym zadaniem jest tutaj dojechanie do tego punktu, ale jak widzicie, co każdy etap zwiększa nam się ta dziura na środku. No i naszym zadaniem jest tutaj zdobycie jak największej liczby punktów. W tej chwili mamy tych punktów 5. Za każdym razem będzie już teraz coraz trudniej. Zobaczymy, jak daleko uda mi się tutaj zajść. Nie pamiętam, ile miałem wcześniej. Pamiętam, ile miałem, jak tutaj tą mapę pierwszy raz sobie testowałem. Także ciężko jest mi to określić. Dobra, okej, okay, jak na razie idzie całkiem nieźle. Dam radę jeszcze raz, super. Dobra, w końcu stanie się to pewnie praktycznie nie do wykonania. Okej, okay, tutaj sobie cofnijmy. Okej, okay, udało się, 13 punktów. Jest nieźle, jest nieźle. Jeżeli ktoś z was ma tą grę, to śmiało możecie sobie przetestować te minigierki, które wam tutaj dzisiaj pokazuję. Uda się to jeszcze uratować, niestety, dobra. Okay, zróbmy sobie tak, 14 punkt mamy, dalej. Okej, okay, jest 15 punkt na naszym koncie, dobra. 16, okej, okay, bez większego problemu. Uwaga, czy będzie 17? Okej, okay, cofnijmy sobie, spróbujmy jeszcze. Dawaj! Nie, nie tym razem. Dawaj, 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 dawaj. Nie, tym razem też nie, dobra, może tak. Nie do końca, musimy chyba wziąć
większy... rozpęd. No niestety, moi drodzy, koniec, finish. Także udało nam się zdobyć 16 punktów. Nie będę go tutaj od nowa, bo wydaje mi się, że nie ma to sensu. Ja sobie tutaj cofnę i zaraz znajdę jakąś kolejną mapę. Dobra, symbol, to jest nazwa naszej kolejnej mapy. Chyba pamiętam, co to było dokładnie. To była ta gierka w gierce. To jest dla mnie strasznie śmieszne, że w takich grach powstają kolejne gry. Nie wiem dokładnie, wiecie, co o co tutaj chodzi. Naciskając... aha, ja tutaj naciskam kolory, dobra. Ja tutaj mam oczywiście pada od Xboxa i na tym padzie te przyciski A, B, X i Y mają tutaj odpowiednie kolory. Jeżeli jest biały, to nie naciskam żadnego, a jeżeli jest na przykład żółty, zielony i tak dalej, to naciskam taki, jaki ma kulka. Ale wiecie co, ja tutaj nie do końca pamiętam te kolory, także będzie mi chyba trochę ciężko. Dobra, u góry jest żółty, okej, mniej więcej już chyba ogarniam, zobaczymy, mam nadzieję, że dam radę. Jak jest biały, to nic, także od... serio, zrestartowałem sobie, okej, okay. Czyli czerwonego na pewno nie będzie, bo czerwony mi się restartuje, także o to nie muszę się martwić. Mamy tutaj niebieski, żółty, zielony i biały. Dobra, zobaczymy, jak daleko uda mi się tutaj zajść. Mam już 7 punktów, strasznie fajnie. Na początku nie wiedziałem, o co chodzi tutaj grając pierwszy raz, no ale teraz tak sobie ogarnąłem, że chyba właśnie chodzi o to przyciskanie tych przycisków. Mamy minutę i 40 sekund do końca, nie mam pojęcia, co się stanie, jak upłynie ten czas. Po prostu chyba będzie game over i tyle, ile będziemy mieli punktów, to będzie nasz wynik. No ale próbujemy, jak na razie idzie całkiem nieźle, 79, dobra, jest coraz ciężej, okej, teraz zielony, ciągle zielony, niebieski, dobra. Okej, zaraz kurde, ta piłeczka będzie latała tak szybko, że nie będę mógł na nią nadążyć. O, fuck, nie zdążyłem, okej, tym razem mi się udało. Fuck, czemu miałem zielony i mi nie what the fuck, man. Okej, szybko. Nacisnąłem czerwony. Okej, próbujemy jeszcze raz. Strasznie fajna jest ta to minigierka, także zobaczymy, jak dużo punktów uda mi się tutaj zdobyć, okej? Na razie spokojnie, 6. Nic specjalnego się nie dzieje, dopiero zaraz ta piłeczka zacznie przyspieszać. Powolutku ona już tutaj przyspiesza. Muszę uważać na ten czerwony przycisk, żeby przez przypadek go tutaj nie kliknąć, tak jak to zrobiłem w poprzedniej rundzie, okej, tutaj żółty, tutaj biały, jak na razie spokojnie, strasznie fajnie. Jeżeli macie transferzy, to naprawdę opalcie sobie to, wpiszcie nazwę tej mapy, nie pamiętam teraz dokładnie, jak ona się nazywała, ale to sobie możecie bez problemu na nagraniu zobaczyć. Okej, Jezu, ale szybko teraz leci, dobra. Mniej więcej da się przewidzieć, gdzie ta piłka, aj, wyląduje, no ale niestety, mój drodzy, 359 punktów, ale tutaj, aha, widzę, że czas tam dalej płynie, a my możemy grać. No zobaczymy, dogramy, te 40 sekund już myślę sobie możemy tutaj dograć, okej. Zielona, biała, jeżeli biała, to nic nie robimy, 30 sekund, zobaczymy, ile jeszcze punktów uda mi się zdobyć. Nie wiem, ile trzeba na złoty medal, ale to zaraz myślę się o tym przekonamy. 388, 396, dobra. Coraz lepiej, coraz lepiej. Okej, ta piłka niestety też tutaj nam mocno przyspiesza. Dobra, na spokojnie. Okej, biała. Żółta, dobra, zielona. No i teraz, żeby tylko teraz tego nie spieprzyć. Sekunda do końca i koniec, zobaczymy. Srebrny medal, no nie, no tak się starałem. Myślałem, że chociaż złoty będzie, znaczy, że będzie złoty, bo nie ma nic lepszego w sumie od złotego, ale nieważne. Okej, kolejna nazwa to Selfie Simulator. Strasznie ciekawa mapa. Ja tutaj sobie już na niej grałem, wiem mniej więcej, o co chodzi, ale wy jeszcze nie, także zaraz wam pokazuję. Wybieramy sobie nasz motorek, poczekamy, aż się załaduje. No i naszym zadaniem jest robienie sobie tutaj selfie. Selfie robi się chyba po prostu print screen, bo tutaj nie ma w tej grze żadnego... O, czekajcie, Y, dobra. LB to było... to? Chyba nie... wow, LB to było to, dobra. Tylko, aha, tym zmieniamy porę... zmieniamy tutaj porę dnia, tym sobie przesuwamy na kolejne mapy. Dobra, spróbujmy się tutaj rozpędzić i zatrzymamy czas, zobaczymy, czy mi się uda. Super, czas zatrzymany. No i teraz, moi drodzy, róbcie zdjęcia, cykajcie fotki. Ja wam tutaj będę przewijał. Wow, możemy przybliżyć, czekajcie, dam mi się, dam radę jakoś to obrócić. Kurde, tu można fajnie robić screeny na miniaturki. Może to wykorzystam, zobaczymy, kto wie. Albo wrzucę po prostu jakieś selfie, albo moje, albo czyjeś. To też jest niezły pomysł. Okej, okay. Tak myślę idealnie. Sprawdźmy jeszcze, czy możemy zmienić na noc i jak to będzie wyglądało. Nie, chyba trochę gorzej, co? W nocy chyba trochę gorzej. What the fuck? Co tutaj jest? Dobra, sprawdźmy jeszcze kolejną mapę, bo tutaj jest chyba jeszcze kolejna mapa, ale... o nie, tu jest koniec! Dobra, cofnijmy sobie, zatrzymałem czas, nie mam pojęcia kompletnie po co. Nie, no ta scenaria akurat średnia. Spróbuję jeszcze to jakoś ustawić, kurde, to strasznie mało intuicyjne jest.
Okej. O, chyba tak jest najlepiej. Dobra, i teraz tylko troszkę się przysunąć. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. O! Tutaj trochę w dół. Pięknie, ależ dupcia. Okej, dobra, moi drodzy, to było na tyle z tej mapy. Tutaj dalej chyba już nic nie ma. Zaraz się jeszcze upewnię. Pojedźmy sobie. Tak, dalej nic nie ma, także ja szukam kolejnej i zaraz widzimy się na następnej mapie. Okej, tutaj naszym zadaniem jest jakby budowanie sobie drogi. Naciskając prawy górny przycisk na moim padzie, pojawia się przede mną droga i moim zadaniem jest dojechanie jak najdalej. O, oh, fuck. Okej, nie jest to takie proste. Trzeba tutaj w odpowiednim momencie tą drogę budować, bo inaczej właśnie dzieje się coś takiego. Ale jak na razie, okej, dajemy radę. Pyk, 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 pyk. I schody zaczynają się dopiero jak, okej, jesteśmy w tym miejscu. Dobra, nie, nie naciskam, nie naciskam, niech sobie radzi chłopak. Niech sobie radzi, może jakoś uda mu się wyjechać? Chyba nie. Samobójstwo. Jep. O, fuck, man. Delikatną padaczkę ma chyba kolega tutaj. Nie wiem, czy coś mu się stało. Ta ręka z tyłu tak trochę słabo wygląda. No nieważne, dobra, pomóżmy mu. Ops. Aj. O, spada razem z kierownicą. Pięknie, pięknie. Dobra, próbujemy, moi drodzy, ostatni raz. Zobaczymy, co nam tutaj z tego wyjdzie. Okej, okej, żyje, żyje, żyje. Nie, nie. Masakra, nie, nie, nie będziemy już mu tutaj. Czekajcie jeszcze raz? O, chciałem go jeszcze raz złapać. No niestety, moi drodzy, dobra. Cóż, to było chyba na tyle w tym materiale. Więcej ciekawych mapek niestety nie udało mi się tutaj dla was znaleźć. Jeżeli będziecie chcieli, będę szukał czegoś, co mogłoby was tutaj zainteresować. Mam nadzieję, że ten materiał wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, czy chcecie widzieć więcej odcinków z tej serii, ale teraz mi dobrze idzie? Tak, nie. Oj, oh, fuck, man. No niestety, nie dałem rady. Także cóż, moi drodzy, dziękuję wam bardzo za uwagę. Życzę wam wszystkim udanego dnia. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku.